Pewien pan spłacił dług w wysokości 5100 zł w 12 ratach, z których każda była mniejsza od poprzedniej o 50 zł. Ile wynosiła pierwsza, a ile ostatnia rata? Nasze raty będą tworzyły tutaj ciąg arytmetyczny. Jest ich 12, zatem ciąg będzie składał się z 12 wyrazów. Możemy zatem zapisać, że n jest równe 12. No i wiemy również, że każda kolejna rata jest mniejsza od poprzedniej o 50 zł. Czyli różnica tego ciągu arytmetycznego musi być równa minus 50. No i jeszcze wiemy, że suma wszystkich rat, czyli S12, jest równa 5100. Musimy wyliczyć pierwszy wyraz i ostatni, a tego 12-wyrazowego ciągu arytmetycznego. Zatem zapiszmy sobie może wzór na sumę. Pierwszy wyraz A1 plus ostatni wyraz A12 podzielić na 2 razy liczba wyrazów, czyli razy 12, ma być równa właśnie 5100. Możemy sobie tutaj od razu skrócić tą dwójkę z dwunastką, a tu wyjdzie 1, a tutaj 6. No i teraz zamieniamy sobie to A12 na A1 plus 11 R-ów, czyli w liczniku będziemy mieli A1 plus, i teraz zamiast A12 to piszemy A1 plus 11 R-ów razy 6 równa się 5100. Dzielimy obustronnie to równanie przez 6, a otrzymując po lewej stronie 2A1 plus 11 razy R, czyli razy minus 50, równa się 5100 na 6, jest równe 850. Czyli mamy tak, po lewej stronie 2A1, to 11 razy minus 50 przenosimy na prawą stronę i mamy tutaj 850, będzie plus 11 razy 50, czyli 550, czyli 2A1 jest równe 900 plus 500, czyli 1400, a zatem A1 jest równe po prostu 700. W związku z tym pierwsza rata była równa 700, czyli już połowę zadania zrobiliśmy, pierwszą ratę wyznaczyliśmy i jeszcze musimy wyznaczyć ostatnią ratę, czyli 12 wyraz tego ciągu, A12 równa się, a liczymy to z tego wzoru, A1 plus 11 R-ów, czyli 700 plus 11 razy R, czyli razy minus 50, czyli mamy 700 minus 550, czyli 150. Zatem ostatnia rata wyniosła 150 zł.